będąc jeszcze na Wronieckiej, ze względu na wyrzucenie mszy świętej w rycie rzymskim kapłana i wiernych z kościoła przez tamtejszych salezjanów tamtego czasu, w jakiś sposób znaleźliśmy się w takiej izolacji. Izolacją już było pozwolenie na odprawianie mszy świętej w rycie rzymskim, wyrażone przez księdza Szymczaka w sierpniu 2017 roku. Na czym ono polegało? Na postawieniu księdzu Michałowi warunku. Jak wejdą jacyś dziwni ludzie do kościoła, to mszę świętą zlikwiduje. A pytam, a jak ja, który odprawiam mszę, stojąc versum orientem, versum crucem, versum altare, versum dei, mogę odpowiadać za tych, którzy wejdą do kościoła? Nie powiedział ksiądz, że go to nie obchodzi, ale zacząłem dopytywać, a kto są ci dziwni ludzie? I nie umiał mi na to, znaczy nie umiał, tylko nie chciał odpowiedzieć na to pytanie, więc ponieważ zależało mi ponad wszystko na mszy sprawowanej, zapytałem, czy jak wejdą ci w płaszczach z wizerunkiem Chrystusa na mszę, to czy wtedy ksiądz mszę zlikwiduje? On powiedział, no właśnie. No i wtedy była z mojej strony prośba do świętej pamięci Jerzego, żeby stał przed rozpoczynaniem mszy przed drzwiami kościoła i wpuszczał, jakby chciała przyjść tam osoba z płaszczem, powiedzieć, że ksiądz nie wpuści, bo ważniejsza jest przywrócona msza tutaj niż prezentowanie się wizerunkiem Chrystusa w postaci płaszcza i z określoną jakąś opcją. Więc znaleźliśmy się summa summarum w jakiejś takiej izolacji, takim getcie, na której jako katolicy ani nigdy nie chcemy się w nim znaleźć, ani nie jest to dla nas stan, w którym się czujemy, że to jest po katolicku. Nie. Kościół zna etapy prześladowań, gdzie wierni musieli przed prześladowaniami ze strony imperatorów i urzędników, imperatorów w Cesarstwie Rzymskim chronić się w katakumbach. No więc ze względu na to, że tutaj w tych okolicznościach, jakich jesteśmy, też jesteśmy na pewien sposób w katakumbach. W katakumbach. Wczoraj modliłem się, będąc figurą Matki Najświętszej na Wronieckiej, dzisiaj ze sprawą i wstawienia Wszechmocy, wstawieństwa Matki Najświętszej, ale i Katarzyny Sieneńskiej, o tą poradę potrzebną sobie, ale moim braciom salezjanom, księdzu Szymczakowi, księdzu Bielskiemu, księdzu Pizoniowi, którzy odpowiadają za wyrzucenie mszy świętej w rycie rzymskim, mszy świętej z kościoła w 2017 roku i konsekwencji, co się dalej dzieje, puszczonego domina w ruch. Jak mają z tego wyjść, żeby zdołali duszę zbawić? Bo droga, na której są, do nieba nie prowadzi.